Witaj. Mam nadzieję, iż uda mi się ponownie zachęcić Cię do wewnętrznych poszukiwań. Tym razem mowa o szczęściu, które każdy bez wyjątku pragnie i poszukuje, gdyż jest ono częścią naszej prawdziwej natury, jest eliksirem życia. Nawet zwróć uwagę, czego sobie nawzajem życzymy przy okazjonalnych uroczystościach. No właśnie szczęścia. Absolutną prawdą jest, że nieustające uczucie szczęścia jest naszym naturalnym stanem, ponieważ nasza wewnętrzna nieuwarunkowana świadomość to czysta radość istnienia. Dlaczego więc nie doświadczamy jej nieustannie? Ponieważ identyfikujemy się z poczuciem iluzorycznego bytu, zwanym ego, które to osadzone jest na wibracji strachu i przez to separuje nas od naszego źródła spokoju i z niego wypływającej radości. Ale dziś nie o nim będę mówiła. Naturalnej, spontanicznej radości nie osiągniesz poprzez zmuszanie się do sztucznego entuzjazmu, bo to mentalne skupienie i to ono właśnie odbiera radość życia. Prawdziwe szczęście to przestrzeń w umyśle i spokój w sercu. Uczucie szczęścia zadzieje się samo, w momencie, gdy odsuwasz swój umysł na bok, pozwalasz wtedy automatycznie sercu stać się centralnym punktem Twojego odczuwania i postrzegania rzeczywistości. Automatycznie również odczuwasz zadowolenie i co ciekawsze, bez żadnego powodu. A nie jak wcześniej, gdzie zadowolenie było zależne od substytutów zewnętrznych, czyli zaspokajania swoich zachcianek nagrodą, którą dziś jest na przykład nadmierna konsumpcja, co daje chwilowe złudne poczucie bycia zadowolonym, ale gdy to sztucznie wywołane uczucie mija, ponownie zastępuje je myśl o bezsensowności i przypisane jej uczucie pustki, inaczej tak zwana depresja. Aby odczuwać naturalny stan szczęścia, należy zwracać uwagę na to, jak się czujesz wewnątrz, i praktykować dobre wibracje. Mamy wolną wolę, więc od nas zależy, na co kierujemy swoją uwagę. Jeśli na świadomość siebie, do wnętrza, będziesz czuł przypływającą nową, świeżą energię, jakby nowe życie. Dzięki tej nowej energii destruktywne rzeczy, które dominowały w tobie, znikną, a ty już nie będziesz musiał przez nie cierpieć. Co to znaczy praktykować dobre wibracje? To, że wszystko jest energią, uczono nas już na fizyce w szkołach. A różnorodność wszystkiego, co jest, powstaje na bazie różnicy wibracji tej samej energii. Tak więc uczucie też jest wibracją energii o biegunowości pozytywnej lub negatywnej, inaczej opartej na strachu lub miłości. Jeśli czujesz się z czymś źle, po prostu odsuń to od siebie. Czyli wewnętrznie zdejmij swoją uwagę z tego. W ten sposób możesz właśnie dbać o siebie, o higienę umysłu, dbać o to, jak się czujesz, a z czasem staniesz się coraz bardziej zdolny do odczuwania, a nie tylko myślenia. Zmienią się twoje reakcje, wyciszą emocje. Zaczniesz zagłębiać się w mądrość duszy, rozpoznając, że sami jesteśmy odpowiedzialni za swoje cierpienia, gdyż ciągle pozwalamy przesiąkać się obawami, destruktywnymi myślami, ciężkimi emocjami. Nieświadomie pozwalamy temu dominować w naszym wnętrzu, a to z kolei obniża nasze wibracje. Dbając o czystość mentalną i emocjonalną, żyjesz w wyższych, dobrych wibracjach, czujesz lekkość. Wtedy przepuszczasz energię, a nie tłumisz jej, jak do tej pory. Możesz bardziej swobodnie wyrazić swoje upodobania i decydować o tym, jak wyrażać siebie w szerokim zakresie. Zaczynasz ufać sobie. Twój styl życia zacznie się zmieniać i nabierać jakości. Im bardziej świadomi siebie jesteśmy w naszym codziennym życiu, tym więcej radości przyświeca z naszych myśli, uczynków czy działań. Praktyka samoświadomości rozwija Twoją siłę wewnętrzną, Twoją moc.
Im bardziej świadomi siebie jesteśmy, tym bardziej utwierdzamy się, że mieszka w nas wytworne szczęście i piękno, które jeszcze dla wielu z nas jest niedostępne. Niedostępne, ponieważ nacisk, jaki narzuca współczesna kultura, jeszcze odbiera wewnętrzną równowagę większości z nas, trzymając w podświadomym transie. Zauważ, że wiemy, jak pracować, a nie wiemy, jak żyć w radości. I to jest nasz problem. Nie jesteśmy gotowi, by żyć pełnią, ani nie jesteśmy gotowi, by umrzeć. I to jest nasz problem. Jesteśmy uwikłani w nasze opinie o świecie. Jesteśmy pogrążeni i zagubieni w naszej wyobraźni, co odcina nas od postrzegania prawdziwej, błogiej rzeczywistości, która nieustannie szepcze do nas: przebudź się. Jeśli przyjrzysz się światu, zmieniając swoją perspektywę, zauważysz, że byt nazywany światem, to czym jest, znajduje się tylko w ludziach, że świat jest iluzją, a my jesteśmy świadkami zadziwiającego, magicznego triku. Myślę, że naprawdę już czas, by zdjąć płaszcz powszechnej normalności i przyjrzeć się temu, jak funkcjonujemy, by móc stać się nowymi ludźmi, powracającymi do swej pierwotnej, boskiej tożsamości. Dziękuję Ci za ugoszczenie mnie w swojej przestrzeni.